ciężka szarpanina w życiu i choroby, i straty najbliższych. Próbowałam ratować córkę, która była bardzo chora. Nie udało się. Nie chciałam do tego wracać. Na deskach teatru zadebiutowała mając zaledwie 17 lat i choć w marcu tego roku będzie obchodziła 92. urodziny, nadal jest aktywna zawodowo. Bohaterka mojego dzisiejszego odcinka ma dużą rolę w Klanie oraz grywa w znakomitych filmach. Nazywam się Monika Tumińska i zapraszam na program Gwiazdy w Skolimowie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pani Halina Jabłonowska. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Pani Halino, dziękuję, że zgodziła się pani na rozmowę. Zacznijmy może od początku. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ wyczytałam w internecie, że pani zaczęła swoją przygodę z aktorstwem mając zaledwie 17 lat. Tak. Jak to się stało? Przypadek. Podczas okupacji, ja jestem z Wilna. I na kompletach to robili bardzo szybko, żeby już te dzieci coś miały, bo nie wiadomo jak długo ta nauka potrwa, czy wywiozą jutro, czy nie. No i z tego wyszła ta matura, mając lat 15. Nawet ja postanowiłam być artystka i zdawałam do szkoły teatralnej w Łodzi. No i zostałam przyjęta. Przyjechał Selwowicz, no to się postarał, żeby po prostu wyrzucić po pierwszym semestrze. Bardzo słusznie, bo jeżeli dawał mi, dajmy na to, ćwiczenia mimiczne, proszę, pani wyjdzie i zrobi pani wyuzdanie. Myślę, że nic nie zaraz, no to znaczy jest koń. I trzeba mu uzdę zdjąć, prawda? Bo co to może być, więc co to może znaczyć wyuzdanie? No to robię. Nie wiadomo, dlaczego wszyscy się śmieją. Pojechałam wobec tego szybciutko do Krakowa i zgłosiłam się jako wolny słuchacz do studia Gala. Gal już prawie przygotowywał się do objęcia teatru na Wybrzeżu. Ja tam byłam najmłodsza. Zresztą cały czas byłam albo najmłodsza, albo najstarsza. Dużo skorzystała Gala. Zresztą on jakoś nas przygotował do egzaminu, do szkoły. No i ta grupka maleńka Gala zdała od razu na trzeci rok, czyli na ostatni rok. No i tak się stało, że ja byłam dyplomowaną aktorką, mając lat 17. Nie obeszło się bez różnych komplikacji. Profesor Zelberowicz przesłał protest, że może to troszeczkę za młoda do zdawania. No i tak to wyglądało, stąd byłam ta 17-latka. Miałam do wyboru wtedy, no, chyba 8 propozycji, najróżniejszych. Pojechałam do Poznania. Grałam jeszcze ze starym Fertnerem. Przymiły starszy pan. Miał tego dziwactwo, że nie chciał wracać do hotelu taksówką, samochodem. Trzeba było dorożkę prawdziwą Dorożek już nie było w Poznaniu, więc szukali jeszcze jakiegoś specjalnie dorożkarza, żeby go odwoził i przywoził. No i z tamtego okresu jeszcze niezapomniane wspomnienie pracy z Józefem Węgrzynem. To było porwanie Sabinek. On tam grał takiego dyrektora teatru objazdowego, szmirowatego zupełnie. Raptem przerywa i mówi poważnie Króla Lira, fragment Króla Lira. I mówi to tak, że wszystkim gardło zatyka. Że robi się jakaś wspaniała sprawa, wspaniała atmosfera, po prostu wielki aktor. A jak pani zaczynała, to prosiła pani na przykład go o jakieś rady? Nie, jak trzeba było, to on sam dawał, a tak się zwracać, no nie ośmielałam się. Cały zespół bardzo skorzystał na tym. No móc obserwować takiego artystę, tak. To tak. Mniej więcej po roku dowiedziałam się, że w Łodzi Dejmek warmiński robią teatr, ale zupełnie inny od teatrów. Trzeba pojechać, trzeba się tam zaangażować. I zaangażowałam się do Teatru Nowego w pierwszym roku jego powstawania. Czyli grałam w słynnej Brygadzie Ślifiera Karhana. Wtedy to było nowe. Myśmy wierzyli w nowy teatr. I to było świeże, dobre, jakoś prawdziwe. Potem objął to wszystko Dejmek, reżyseria była Dejmka. To był 50. rok. To był sam środek socrealizmu. Dejmek dopiero poszukiwał siebie. Został potem dyrektorem Teatru Nowego w Łodzi. Wtedy dostałam propozycję, żeby w Warszawie gościnnie zagrać w rozbitkach Bicińskiego w Teatrze Powszechnym. No to pojechałam. Już zagrałam to gościnnie. Potem powiedzieli do widzenia. I co było dalej? No więc zaczęły się wtedy gorsze lata. Bo nie mogłam się w ogóle w Warszawie zaangażować. A miałam tam już dom narzeczonego, mamy. I udało się. Zostałam zaangażowana do najlepszego wtedy teatru w Warszawie, teatru dramatycznego. Długo pani tam pracowała? Tak, tak. To były najlepsze lata teatru dramatycznego. Miałam przyjemność brać udział w tych przedstawieniach, jak Kroniki Królewskie. No było sporo tych wielkich przedstawień. Zdarzały się różne historie. Na przykład premiera Don Juana, czyli Miłość do geometrii. A ja tutaj mam małe dziecko, nie przychodzi gosposia. Więc biorę pięciolatkę pod pachę, idziemy do teatru. Wsadzam w garderobie, pilnujcie jej. I w czwartym akcie jest scena, kiedy te dziewczyny wpadają i szukają Don Juana. Gdzie on jest, gdzie on jest? I mama, on się tam schował pod stół, zobacz. Cała sala w śmiech. To nie śmiał się reżyser i dyrektor. Oni nie. Nie bardzo było. Tu jest ogromna biblioteka. Trafiłam na książeczkę, podzielona kartka i napisane życiorys szczęśliwca i życiorys pechowca. Wszystkie fakty były prawdziwe. i tu, i tu. Tylko przeczytawszy jedną stronę, no tak, no to jest samo wielkie nieszczęście. No tutaj tylko tryumf. Tak sobie pomyślałam, że właściwie tak samo jest u mnie. No, w teatrze dramatycznym byłam 7 lat. To były lata największego przełomu w Polsce. No to sobie pomyślałam, że jak się dzieje historia, to nie należy stać wokół. Byłam już wtedy w Solidarności. Co tu zrobić, żeby jakoś bardziej jeszcze ogarnąć, a będziemy wydawać gazetę. Tak jakoś się stało, że się zrobiłam naczelnym redaktorem tego. I gazeta miała ogromne powodzenie. Potem były wybory do samorządów. Przewodniczący Maciej Gielecki wtedy awansował na wojewodę. I ten prawie cały zarząd przeszedł do ratusza. Ja byłam przez pewien czas rzecznikiem prasowym. No wtedy się zetknęłam już z polityką sensu stricte. Nie powiem, żebym była nią zachwycona. Wróciłam z powrotem do jakichś moich aktorskich i troszeczkę zaczęłam coś tam robić w filmie. No, widocznie to się podobało, czy coś, bo tych propozycji było coraz więcej. Zagrała pani w wielu filmach. I tam było sporo tego wszystkiego. Panie oficerze, godzina nam zdycha, słyszysz pan, jak ona ryczy śmiertelnie. I co mleka nie daje, bo jak? I w ten sposób wróciłam do zawodu, już do telewizji. A w tamtych czasach lepiej zarabiało się w teatrze, czy w filmie? W filmie tak, no w teatrze to były garze i no, potem były też normy niby, ale to wszystko było nieporównywalne. Zarobki były w filmie i grałam no, nie stale, ale jednak mogłam utrzymać rodzinę i wszystko z tych dodatków. No ale cóż, no potem się stały tam wielkie inne sprawy. Mniej wesołe, ciężka szarpanina w życiu i choroby, i straty najbliższych. Życie pani nie oszczędzało? Nie. No potem już rzeczywiście się czułam chora i próbowałam ratować córkę, która była bardzo chora. Nie udało się. Ja się też tak podłamałam, już nie myślałam o teatrze. Udało się pani stanąć na nogi na szczęście, bo podejrzewam, że większość kobiet w takiej sytuacji to by totalnie się tak załamała. To było bardzo trudne, ale no jednak musiałam. Jest pani dzielna. Tak to wszystko wyglądało. No to jest przykre. Nie chciałam do tego wracać. Miałam no, dużo szczęścia, że dostałam się do domu zespół tutaj. No to jest poczucie bezpieczeństwa, serdeczności. Jest mi tutaj naprawdę dobrze. A co najważniejsze dla mnie, że gram w dalszym ciągu. I to gram sporo. I to mnie chyba trzyma. Jest to przeogromna przyjemność i nie chciałabym z tego jeszcze rezygnować, póki mogę, póki mam siły. Mhm. Czyli mówi Pani tak samo jak Pani Danuta Szaflarska, która nie wyobrażała sobie życia bez teatru. Dokładnie tak to samo widzę i tak to odczuwam. Niedawno jeszcze grała Pani w Listach do M w ostatniej części. Pojawia się Pani regularnie w Klanie, więc ta aktywność naprawdę jest spora. Nie, tego jest o wiele, wiele, wiele więcej, ale już nie będę przynudzać, wymieniając takie czy inne epizody. W każdym razie to mi się bardzo często zdarza i z każdej roli się bardzo cieszę. Ja muszę powiedzieć, że tutaj mieszkańcy domu są pod ogromnym wrażeniem, bo jest Pani jedyną mieszkanką tego domu, nadal aktywna zawodowo. I wszyscy mówią do mnie na korytarzu, Boże, skąd ona ma siłę. Tak, więc Pani Halino, skąd Pani ma tyle siły i energii w tym wieku? A właśnie to mi daje siłę. To mi daje siłę. Jak ja mam czasami propozycji, co mi się rzadko zdarza, no to się od razu czuję, że tu mnie boli, tu mnie kluje, tu mnie dźga. A to mi właśnie jakoś pomaga. Tak to jest. Jakie ma Pani marzenia? W marcu będzie Pani miała 92 urodziny. Będę miała 92 i poproszę o dobrą rolę. Ach. No ale tyle tych Pani ról grała, więc jaka jest ta wymarzona? Nie, no już nie będę się wygłupiać, bo to co jest wymarzone, a co jest możliwe. Ale marzenia się spełniają. Co jest możliwe przy tych warunkach i w tym wieku. No. Czyli oby grać jak najdłużej. Oby grać jak najdłużej, bo to mnie jakoś najbardziej trzyma. Oprócz tego, że jestem dumna ze swoich wnuków, że mam 2 wnuków i 2 prawnuków, co jest też, uważam, za te rzeczy na plus. Odwiedzają Panią tutaj często? Tak. W każdym razie wnuk jest co tydzień prawie. Super. Także mamy bardzo dobre kontakty z nimi. A w jakim jest wieku? Prawie pod 30. No już prawnuk ma 16. To już duży chłopak. Tak, już na Politechnikę się wybiera. Są rzeczy na plus, na bardzo udany życiorys i na bardzo ciężki. Jedno i drugie jest prawdziwe, ale to chyba u wszystkich. No właśnie, chciałam powiedzieć, że w każdym życiu są te plusy i te minusy, ale te minusy i te trudne sytuacje życiowe nas wzmacniają i powodują, że jesteśmy silniejszymi ludźmi. Nie jestem tego taka pewna, wie Pani. Jeszcze, chociaż może ma Pani rację, jeżeli nie zalamują do końca, no to dają siłę. Tak jak pisał Kościński, życiorys szczęściarza i życiorys wychowca. Zgadza się. Przejdziemy się na spacer? Bardzo chętnie. To idzie. Dobrze, tylko się ułożę sobie. Ale żebyśmy się tutaj nie właściwie. To co, to idziemy tam. Tak, idziemy. Wspomniała Pani, że mieszka Pani tutaj od roku, tak. Ale podejrzewam, że miała Pani tę możliwość, żeby korzystać z tego pięknego parku, który jest w Skolimowie latem. Kiedyś próbowałam policzyć gatunki drzew, ale mi się nie udało. Ciekawe zajęcie. Jest to, latem jest to przepiękne. Bo z tego co wiem, to macie też Państwo zajęcia sportowe. Związek Artystów Scen Polskich i tutaj dyrektorka domu chyba naprawdę stara się, żebyście Państwo się nie nudzili po prostu. Bardzo. I żebyśmy się nie czuli jakoś tak odizolowani od życia. Skąd w ogóle pomysł, żeby się tutaj przeprowadzić? Od koleżanek, które tutaj były. Odwiedzałam Zosię Perczyńską, Basię. Wiele koleżanek, których już nie ma. Ale pani jako osoba, która cały czas jest aktywna zawodowo... Na całe szczęście. Na całe szczęście. Jednak ja mam 92 lata. Przepraszam bardzo, ale ja jestem w ciężkim szoku, bo ja już pani Halinie powiedziałam, że wygląda na 70 kilka, więc niech pani zdradzi naszym widzom, co pani robi, że tak pani świetnie wygląda. Pracuję. Pracuję, tutaj odpoczywam jednak i tak bym nie dała rady w domu jednak się zajmować wszystkim, zakupami, gotowaniem, no to już nie. A proszę mi powiedzieć, czy pani w ogóle chodzi do kaplicy? Tutaj powiemy, tak, że też jest kaplica. Tak. Jest pani osobą wierzącą? Dobrze, jestem osobą wierzącą. Dobrze, że jest ta kaplica. No, chodzę przeważnie, jak nikogo nie ma. W jakiś sposób dzięki temu, no jakoś wyszłam z depresji, no. Jak pani wspominała, cały czas jest pani w serialu Klan. Jest pani na planie jak często? I mniej więcej raz w tygodniu. I no nie wiem, jak to długo będzie, bo teraz jestem bardzo chora i w szpitalu leżę. Oj. Także nie wiem, czy wyjdę. No mamy nadzieję, ale że tak. Ale postaram się. Tak. No. Nie, bo pani fani na to liczą. Z pewnością. Ja też. Czyli nie wyobraża sobie pani takiego momentu, że chciałaby pani w końcu sobie odpocząć, nie musieć uczyć się scenariusza. Ach, skąd? Ach, skąd ja właśnie odpoczywam, wiedząc, że jeszcze jest coś fajnego do zrobienia. Mhm. Ale myślę, że to wszystkich dotyczy. Powiem pani w sekrecie, że ostatnio widziałam się z panią Haliną Kowalską, tak, która mi powiedziała, jak ja bym chciała jeszcze zagrać, że chciałabym, żeby jeszcze zatrudnili mnie do jakiegoś filmu albo serialu i zazdroszczę moim rówieśniczkom, które grają. W tym mówiła między innymi o pani. Więc tak, no mieszkańcy pani zdecydowanie zazdroszczą. Nie wiem, ale rzeczywiście tak to jest z aktorami. Że to trzyma, że to dodaje siły zamiast zabierać. Do czego mogę pani życzyć? Niewiele. Najbanalniej, ale najkonieczniej. Zdrowia? Zdrowia przede wszystkim. Tych nowych ról. Nowych ról. Ale takich dobrych. Mhm. Jednej, ale znakomitej. To tego życzę. Tak. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za rozmowę. Dzięki. Było bardzo miło, że spędziła pani z nami cały dzień. Mnie też było bardzo, bardzo miło. Mój dzisiejszy dzień w domu w Skolimowie dobiegł końca. Pani Halina powiedziała, że jest szczęśliwa i cały czas jej się chce, ponieważ gra w filmach i serialach. Mam nadzieję, że ja, mając 92 lata, również będę tak samo spełniona zawodowo jak ona.